Cześć, witajcie. Firma OnePlus zaprezentowała właśnie pierwszego w swojej historii składaka. Przed Wami OnePlus Open. Obejrzyjmy go razem. OnePlus Open jest smartfonem składanym w klasycznej foldowej formie, czyli pionowo. Po rozłożeniu wewnętrzny wyświetlacz ma proporcje bliskie kwadratowi, natomiast zewnętrzny ekran przypomina proporcjami boków typowy smartfon, to 20:9. Oba wyświetlacze charakteryzują się wysoką jasnością sięgającą w szczycie 2800 nitów, natomiast jasność typowa to 1400 nitów. Oba wyświetlacze oferują 10-bitowe kolory, odświeżanie do 120 Hz i mają certyfikację HDR10+. Wyświetlacze wykonano w technologii Superfluid AMOLED z LTPO 3.0, przy czym wewnętrzny otrzymał ochronę z materiału Ultra Thin Glass, natomiast zewnętrzny chroni opracowane przez Oppo i OnePlusa ceramiczne szkło, które ma być o 20% wytrzymalsze od Victusa. Zewnętrzny ekran ma przekątną 6,31 cala i rozdzielczość 2484x1116 pikseli, zaś wewnętrzny mierzy 7,82 cala i ma rozdzielczość 2440x2268 pikseli. Sercem smartfonu jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 generacji drugiej, wspierany pamięciami DDR5X i UFS 4.0 o pojemnościach do 16 i 512 GB. OnePlus Open zasila dwuczęściowy akumulator o pojemności 3295 i 1510 mAh, co łącznie daje 4805 mAh z ładowaniem 67-watowym. Nie ma niestety indukcji. OnePlus Open ma w sumie 5 aparatów fotograficznych i warto im się przyjrzeć, bo są dosyć ciekawe i jest to chyba jeden z najciekawszych zestawów w składanych smartfonach. Podstawą jest nowa matryca Sony LiT T808 z technologią Stacked Pixel, zapewniającą lepsze doświetlenie zdjęć. Aparat ten ma 48 megapikseli, optyczną stabilizację obrazu, przysłonę 1.7 i rozmiar matrycy 1x1.43 cala. Pojedynczy piksel ma 1.12 mikrometra, a ekwiwalentna ogniskowa obiektywu to 24 mm. Kolejny aparat to również 48-megapikselowa jednostka Sony IMX581, zajmująca się zdjęciami szerokokątnymi. Ma przysłonę 2.2, rozmiar matrycy 1x2 cala i ogniskową 14 mm, co przekłada się na pole widzenia 114 stopni, a dodatkowo ten aparat ma autofokus i może robić makro z odległości 3,5 cm. Trzeci aparat tylny to 64-megapikselowa matryca Omnivision OV64B, również z optyczną stabilizacją obrazu, przysłoną 2.6, rozmiarem 1x2 cala i ogniskową 70 mm. Aparat ten daje bezstratny zoom 3 razy, matrycowy 6 razy i cyfrowy do 120 razy. Do tego mam jeszcze dwa aparaty do selfie. Ten w wewnętrznym ekranie ma 20 megapikseli, przysłonę 2.2, rozmiar 1x4 cala, ogniskową 20 mm i pojedynczy piksel o wielkości 0,7 mikrometra. Taki sam rozmiar piksela ma kolejny aparat, ten umieszczony w zewnętrznym pomocniczym wyświetlaczu. Tyle, że on ma 32 megapiksele, przysłonę 2.4, rozmiar 1x3.14 cala i ogniskową 22 mm. Na liście wyposażenia smartfona znajdziemy oczywiście moduły łączności 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC czy GPS QZSS, a listę wyposażenia dopełniają jeszcze 3 głośniki. One grają stereo, ale są 3. Jest też boczny czytnik linii papilarnych i charakterystyczny dla OnePlusów suwakowy przełącznik do wyciszania powiadomień. OnePlus Open debiutuje z systemem Android 13 i ma otrzymać 4 aktualizacje systemu, czyli niebawem powinien dostać 14, 15, 16 i tak dalej, a do tego ma jeszcze 5-letnie wsparcie, jeżeli chodzi o poprawki zabezpieczeń. Wnętrze obudowy jest chronione przed wilgocią na poziomie IPX4. W zestawie znajdziemy klasyczny czerwony przewód, ładowarkę oraz plastikowy porządny pokrowiec. Globalnie ten smartfon będzie dostępny w 2 kolorach, Voyage Black i Emerald Eclipse. U nas będzie jednak dostępny tylko ten drugi, czyli powiedzmy to wprost, zielony. Smartfon ma wymiary 153,4 x 143,1 x 5,8 mm, a waga jest różna. Ten zielony waży 245 gramów, a ten, powiedzmy to wprost, wykończony plastikiem, czyli czarny, ma 239 gramów wagi.
W Polsce OnePlus Open został wyceniony na 8999 zł, a na pocieszenie pierwsi nabywcy dostaną gratisowo słuchawki OnePlus Buds Pro 2 w kolorze zielonym, również korespondującym z obudową telefonu. Telefon będzie u nas dostępny w wolnej sprzedaży oraz T-Mobile. A na koniec jeszcze dodam jako ciekawostkę, że równocześnie z tym OnePlusem tego samego dnia, czyli dziś w Chinach, zadebiutował jego, można powiedzieć, klon Oppo Find N3. Tak naprawdę różni się wachlarzem pamięci i kolorami, w jakich jest dostępny, bo dodatkowo można mieć go jeszcze w kolorze złotym i takim fajnym czerwonym, ale niestety ten telefon, wszystko na to wskazuje, pozostanie wyłącznie w Chinach. A my póki co cieszmy się całkiem fajnym OnePlusem, choć niestety niezbyt tanim. Zapytacie, jakie są moje pierwsze wrażenia ze spotkania z tym smartfonem. Cóż, rzecz jest bardzo apetycznie podana, w bardzo ciekawym pudełku, z fajnym zestawem i w sumie dosyć fajnie wygląda, chociaż niektórym może przeszkadzać ta mocno wystająca oprawka aparatu fotograficznego. Można to na szczęście zniwelować pokrowcem, no ale wtedy, cóż, chowamy urodę telefonu, ale za to mamy pewność, że tył się nie potłucze przy byle upadku. Jeżeli chodzi o jasność wyświetlaczy, to cóż, tej szczytowej nie doświadczyłem, ale już nawet ta, którą widziałem w pomieszczeniach, przyznajmy dosyć jasno oświetlonych, prezentowała się nader zacnie. Zawias chodzi bardzo fajnie, rozkładanie telefonu jedną ręką jest jak najbardziej możliwe, można go również ustawić w niepełnym rozchyleniu i korzystać z wybranych aplikacji na specyficznie dzielonym ekranie, tak działa na przykład YouTube, tak fajnie można sobie wyświetlić klawiaturkę i zrobić z tego mini laptopa. No i oczywiście można sobie ten duży ekran dzielić pomiędzy trzy aplikacje, czyli trochę tak jak w telefonach Samsunga, tylko w nieco inny sposób to się realizuje, inne gesty trzeba wykonać. Podoba mi się to, że fałda na wewnętrznym wyświetlaczu nie jest zbyt widoczna, no i że telefon składa się bez szczeliny pomiędzy dwoma zamkniętymi połówkami. Ciężko mi się wypowiadać na temat akumulatora, ale cieszy mnie w miarę szybkie ładowanie, chociaż prawdę mówiąc liczyłem na jeszcze szybsze. Niemniej no jest to jednak całkiem dobry wynik. Poręczność telefonu też jest całkiem niezła. Tutaj jednak trochę bym się zastanawiał, czy wolę mieć ten zewnętrzny ekran nieco szerszy i użyteczniejszy, czy jednak pozostać przy formie znanej z telefonów Samsunga, czyli ekranie długim, a wąskim. Według mnie folda trzyma się w dłoni lepiej, kiedy jest zamknięty, ale to może kwestia mojego przyzwyczajenia. Nie ukrywam, od dawna foldów używam i może po prostu tak się przyzwyczaiłem już. No i właśnie, tutaj nasuwa się oczywiste porównanie z telefonem Samsunga. Jeżeli chodzi o wymiary, no to tak jak widzicie, jakoś drastycznie się nie różnią. Oczywiście OnePlus jest nieco mniejszy, a Samsung nieco węższy. Po rozłożeniu niestety na Samsungu rzuca się w oczy to wyraźniejsze, zdecydowanie wyraźniejsze załamanie na ekranie. Widać to na obu telefonach, ale trzeba przyznać obiektywnie, na OnePlusie dużo mniej. OnePlus nad Foldem góruje też fotograficznie. Pstryknąłem tymi aparatami parę zdjęć i powiem Wam szczerze, że wychodzą całkiem fajnie. Nie widać dużej różnicy pomiędzy kolorystyką z poszczególnych obiektywów. Oczywiście ten duży zoom to jest już tylko gadżet. Taki naprawdę użyteczny to jest ten właśnie sześciokrotny matrycowy. Makro wychodzą bardzo fajnie. I co ważne, tryb makro włącza się automatycznie, kiedy telefon przybliżymy do jakiegoś obiektu. Podczas pierwszego spotkania z tym OnePlusem nie udało mi się niestety porobić fotek nocnych, ale mam nadzieję, że w recenzji to nadgonię. Kiedy się bawiłem tym telefonem, nie zdążył się nagrzać, więc może faktycznie nie będzie się za mocno grzał, zobaczymy. I gdybym miał go tak porównywać z królem składoków, czyli Foldem od Samsunga, to powiem Wam szczerze, najchętniej zmiksowałbym sobie oba telefony w jeden idealny. Bo tak, Samsung lepiej mi leży w dłoni. Podkreślam, że może to być kwestia mojego przyzwyczajenia, niemniej ja tak uważam. Z kolei OnePlus jednak ten zewnętrzny ekran ma praktyczniejszy, szczególnie jeżeli chodzi o wprowadzenie tekstu z ekranowej klawiaturki. Aparaty są zdecydowanie lepsze w OnePlusie i to mogę stwierdzić już nawet na podstawie tych pierwszych kilku pstryków. Nie wiem, jak OnePlus sprawdziłby się w mojej pracy, czyli przy filmowaniu, szczególnie filmowaniu telefonu w różnych warunkach, często niesprzyjających. Mam nadzieję, że to wypróbuję. Jeżeli chodzi o osiągi, o wydajność, myślę, że te telefony są bardzo zbliżone. No i OnePlus ma coś, czego brakuje Samsungowi. Mianowicie szybkie ładowanie, dużo szybsze, ale z drugiej strony nie ma indukcji, którą ma Fold. I jak widzicie, moim zdaniem warto by było te telefony razem połączyć w jeden idealny i wtedy byśmy mieli naprawdę już chyba perfekcyjnego składaka. Pytanie, ile by kosztował, bo przypominam, że jednak ten OnePlus w tej chwili jest droższy od Folda nieco. I chyba właśnie o cenę głównie tu chodzi, bo zastanawiam
zastanawiając się nad zakupem składanego smartfonu, miałbym już w tej chwili troszeczkę zgryz, czy dopłacać do OnePlusa, czy jednak zostać przy Samsungu. Obawiam się, że tego teraz nie rozstrzygnę, ale obiektywnie muszę przyznać, że OnePlusowi wyszedł całkiem fajny składak i jako debiut jest moim zdaniem udany. No i to na razie wszystko na temat OnePlusa Open, a ja mam nadzieję już niebawem zaprosić Was na jego recenzję. No to do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!